Ja się nazywam Maria Brylowska. Urodziłam się 12 września 1932 roku w Biechówku, powiat Świecie. Tuż przed wybuchem wojny to mieszkałam też na wsi w Plewnie, powiat Świecie. Mój ojciec był rolnikiem, miał swoje gospodarstwo. Większość w tej wsi to stanowili mieszkańcy niemieccy, Niemcy. Mój ojciec w sierpniu był powołany do wojska. Jak mój ojciec wszedł do wojska, cała rodzina uczestniczyła w mszy świętej w parafialnym kościele. No i wtedy mama została z czwórką małych dzieci. W 1939 roku ja miałam 7 lat, moja siostra miała 6 lat wtedy, druga siostra miała 5 lat i brat miał 39 rocznik, to miał 6 miesięcy miał mój brat. No to każde dziecko wziął po kolei. Tato mówił, że mamy się modlić, że on wróci. Niemiecki oficer wojskowy przyszedł do dziadka i mówi dziadkowi tak: panie Kowalski, niech pan zaraz opuści to i gdzieś wyjedzie, bo pan jest na liście i będzie pan aresztowany, jest pan do pierwszego aresztowania. Ale dziadek ich nie posłuchał, bo ojca nie było, mama z tymi małymi dziećmi i został z nami. I jeszcze we wrześniu przyjechali żandarmi ze Świecia i dziadka zaaresztowali. I ten moment aresztowania dziadka to ja widziałam, bo dziadek akurat był ubrany w taką burkę, w taką tam, i dziadek mówi, no jak mam jechać do Świecia, to ja się przebiorę. Nie, nie musi pan się przebierać, bo pan szybko wróci, nie? I nie pozwolili dziadkowi wyjść, nawet się nie pozwolili z babcią pożegnać, ani nic zabrać i zabrali go do Świecia. On przyjechał do Górnej Grupy tam i tam są takie zbiorowe mogiły i tam wszystkich, tam oni wszystkich rozstrzeliwali. I tam jest pochowanych 10 do 12 tysięcy obywateli polskich z powiatu Świecie, z powiatu Tczew i z powiatu Starogard. W międzyczasie mój ojciec wrócił z wojny, pieszo wrócił z wojny. Moja mama ojca nie mogła poznać, bo był cały zarośnięty, nie był ogolony. Myśmy się jako rodzina cieszyli, bo tata był z nami i mama była, ale już ojciec nie miał swojego gospodarstwa, bo na to gospodarstwo przyszedł Treuhänder, to znaczy się Niemiec. Ojciec u niego pracował jako robotnik. No i myśmy tam wszyscy dostali tam z tego naszego domu jedno pomieszczenie, jeden pokój i jedną kuchnię, no ale nam było dobrze. I tak byliśmy tam do 1941 roku, a 1941 roku w grudniu przyjechali gestapowcy i powiedzieli, że mamy się zapakować i że musimy opuścić ten dom, nie? Przyjechali do Nakła i mówili, jesteśmy w Nakle. No jak jesteśmy w Nakle, to nas wezmą do Potulic, nie? No i my byliśmy, wie pani, w 1941 roku to ten obóz dopiero powstawał w Potulicach. To był sam początek i ten obóz to był taka filia Stutthofu. I podlegaliśmy tym samym rygorom, co Stutthof. I było okropne. Ten barak, co nas tam doprowadzili, to był taki prowizoryczny. Tam nie było takich przegród, pomieszczeń, pokoi, nic, tylko to był taki od początku do końca. To był jeden barak, spadzisty dach. Drzwi tylko były z jednej i z drugiej strony, ale bez okien, bez podłogi. I tylko na tej ziemi była taka pokruszona sieczka, ale na zewnątrz były takie kible i to było wszystko. A na drugi dzień rano przynieśli nam kawę tam do tego obozu, przynieśli nam kawę i chleb, dali tak na kilka osób jeden chleb, nie wiem czy na 5 czy na 6 osób i to było wszystko, to było rano. A na obiad dostaliśmy taką wodnitą zupę, nie? I wieczorem znowuż ten chlebek, nasz było 6, bo ojciec, mama, czworo dzieci, nas było 6, mieliśmy tylko jedną pierzynę. To jak myśmy, mama nas pod tą jedną pierzyną przykryła, to już nie miała się sama czym okryć, ani ojciec, a to był grudzień. W tym baraku nieszczelne deski, tak jak w stodole były takie przestrzenie, gdzie przelatywał wiatr, przelatywał śnieg. Ojciec był z nami tylko 10 dni. Powiedzieli, że ojciec ma się zapakować i ojca wzięli i tego pana Niebojeskiego, Betlejewskiego, tych znajomych wszystkich i do fabryki
budowy samolotów. I oni tu byli w Orłowie, to były takie warsztaty naprawcze samolotów i oni tam byli całą okupację w tych warsztatach. Tam pracowali jako więźniowie. No, zachorowała moja siostra, ta Halina, która była rok młodsza ode mnie. Dostała wysoką temperaturę i mama ją dała do szpitala. I powiedzieli mojej mamie tak, będziecie zabrane, a dzieci zostaną. A moja mama mówi, róbcie co chcecie, mówi, ale ja moich dzieci nie zostawię. Tu mam małe dziecko, tu mam, mówi, córkę w szpitalu, mówi, zróbcie ze mną co chcecie, gdzieś, mówi, ale ja dzieci nie zostawię. To ja pamiętam, jak mama mówiła, a kapo powiedział mamie tak, pani, niech pani nic nie mówi, niech pani nic nie tego mówi, bo wszyscy zostawiają swoje dzieci. I moja mama się zastanowiła, ubrała płaszcz, pożegnała się z nami. I wtedy pamiętam, że my tak patrzyliśmy przez okno, żeby jeszcze mamy zobaczyć, nie? Ale już mamy je zobaczyliśmy. A moja babcia była w Nakle. I to było 8 kilometrów od Potulic. I babcia nas odwiedzała do Potulic. Znaczy się przynosiła nam takie, wie pani, suszone skórki chleba i to nas trochę ratowało, bo też nic innego nie miała, bo nie miała ani pieniędzy, ani nic i pracowała jako służąca. I to, co tam były jakieś odpady, to babcia to suszyła i nam przynosiła do lagru. Pewnego dnia powiedzieli nam, że my będziemy przewiezieni do innego obozu. Nas razem przewieźli z ludźmi starymi, takimi niedołężnymi, starymi, które były niezdolne do pracy, ludźmi umysłowo chorymi i nas wywieźli do drugiego obozu, do obozu Mintegal. I te wszystkie małe dzieci, które jeszcze były z tej ochronki tam przewiezione z tych Potulic, tam były przywiezione, to tam, wie pani, cichutko umierały. Tych ludzi umysłowych chorych oni nie dali razem z nami, tylko je zamknęli w osobnym takim pomieszczeniu. Taki był chlewik czy coś takiego. I w pewnym momencie przyjechał samochód i tych wszystkich chorych umysłowo załadowali w samochód. Oni ich wszystkich rozstrzelali w lesie. Powiedzieli nam, że mamy zabrać swoje rzeczy. I jak myśmy tak szli, z żandarmi szli z nami. I z psami. I powiedzieli, i między nami była taka myśl, nie myśl, tylko taka, między sobą dzieci mówiły tak, oni z nami zrobią to samo, co zrobili z tymi umysłowo chorymi, nie? Że nas wszystkich tutaj, bo myśleliśmy przez las, że nas wszystkich tutaj rozstrzelają. I ja pamiętam moje przeżycie, tak jak szłam, to ja tak trzymałam siostrę za rękę i tak sobie myślałam, kiedy my skręcimy i jak to będzie bolało. Tylko myślałam o tym, jak to będzie bolało i tylko tym żyłam, że to będzie bolało. Niczym więcej. Doszliśmy do stacji kolejowej, wsadzili nas w pociąg towarowy i ja już, wie pani, wiedziałam, że nie będziemy rozstrzelani, wiedziałam, ale coś się we mnie tak zamknęło, że nie potrafiłam w ogóle rozmawiać. Ja skończyłam 10 lat i mnie wywieźli na roboty i byłam na robotach. Powiat Wąbrzeźno. To jest majątek, duży majątek, wie pani, był. I wie pani, no bo strasznie ciężko było, bo wie pani, musieliśmy pracować od godziny w pół do ósmej do godziny 20. A jak były jesienią, wie pani, buraki były, że trzeba było wagony załadować, to nawet do 10, do 22 pracowaliśmy. Mieliśmy ciężko, tam bez przerwy mieliśmy pracę. Jesienią kartofle zbieraliśmy za maszyną, a potem to byli po bronach, musieliśmy zbierać żniwa, musieliśmy snopki dostawiać. Ta cała moja radość, to wszystko, co we mnie mogło radosnego być, to wszystko się wydobyło wtedy, jak Niemcy odjechali, jak nas oswobodzili wojska radzieckie. Bo ja naprawdę przeżyłam wtedy prawdziwą radość. Wiedziałam, że się skończyła, że ta okupacja, że wrócę do domu.